W weekend od 1 do 3 maja odbyła się wspólna akcja parafialnego zespołu Caritas z parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia. Pochodzące z Banku Żywności produkty spożywcze trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin. Na dzień dzisiejszy żywność trafia do 420 osób, to jest gdzieś 179 rodzin, jest to tonaż około 4,5 tony. Jak podkreślił ksiądz Tomasz, parafialny zespół Caritas od wielu lat współpracuje z Bankiem Żywności. Teraz ta współpraca odbywa się w nowej, trudnej dla wszystkich rzeczywistości. Przed epidemią żywność była wydawana osobom potrzebującym przez wolontariuszy Caritasu na placu przy plebanii. Teraz w czasach zagrożenia koronawirusem jest to niemożliwe. Korzystając z okazji, że dzięki staraniom pana burmistrza Piotra Kozłowskiego na terenie naszego miasta stacjonuje Wojsko Obrony Terytorialnej, zwróciliśmy się z drogą oficjalną do zwierzchności batalionu lekkiej piechoty o pomoc w rozwiezieniu, dostarczeniu tej żywności do tych ludzi, którzy jej potrzebują, a którzy fizycznie po nią przyjść, po odbiór przyjść nie mogą. Radomscy terytorialsi stacjonujący w Kozienicach z dużym poświęceniem zaangażowali się w tę akcję. Żołnierze z 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu, jak widać, za nami pomagają, jeżeli chodzi o akcję z Caritasem. Żołnierze tutaj na terenie Kozienic działają od końca marca. Ich zadaniami jest właśnie pomóc tutaj społeczności lokalnej. Radomscy terytorialsi współpracują cały czas z gminą Kozienice, cały czas wspierają MOPS, rozwożą ciepłe posiłki oraz dowożą jedzenie do osób w kwarantannach. Wszyscy jesteśmy zbudowani ich postawą i takim zaangażowaniem, że bardzo konkretnie pomagają społeczności praktycznie w każdym wymiarze, tam gdzie są potrzebni. To wielki szacunek, wielkie podziękowania dla nich. Kilka dni wcześniej terytorialsi zaangażowani byli w podobną akcję organizowaną przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wojska Obrony Terytorialnej działają w myśl zasady zawsze gotowi, zawsze blisko. Jeśli chodzi o pomoc na terenie gminy Kozienice, sprawdza się to w 100%.